Skąd pomysł na to, żeby Grubson pojawił się w filmie? Opowiedz, jaka to jest historia, bo coś za tym musi stać. Pamiętam, to było zawsze moje marzenie. I pamiętam, jak odebrałem książkę na szczycie, którą napisaliśmy razem z Przemkiem Corso, jeszcze ciepłą z drukarni. Wracam do domu i nagle telefon od reżysera Marcina Głowackiego z propozycją. Przyjeżdżam właśnie do domu, pokazuję żonie książkę, on mówi, no super, no to spełniłeś kolejne marzenie, teraz czas na następne. Mówię, jakie? No, żebyś zagrał w filmie. A ja mówię, no nie uwierzysz. Usiadłem, właśnie dostałem telefon. I przyjechał Marcin Głowacki, reżyser, na kawę i opowiedział mi o filmie, z aktorzy będą grać, dał mi scenariusz do przeczytania. I oczywiście spodobał mi się od razu. I tak właśnie to się stało. Jak wspominasz pracę na planie? Bo oczywiście obyty z kamerą już jesteś, wiadomo, teledyski, koncerty i tak dalej, ale jednak praca nad filmem to coś zupełnie innego. Chociaż tutaj jednak wcielasz się w bohatera, który jest bardzo blisko twojej prawdziwej twórczości. To prawda, ale powiem szczerze, zupełnie i coś innego niż teledyski. Nawet robiliśmy jakieś amatorskie filmy, ale to nie jest to samo. A najlepsze jest to, pierwszą scenę moją kręciliśmy z Magdaleną Różdżką, profesjonalny aktor, utalentowany aktor, więc przyznam, że miałem taką tremę, jakbym pierwszy raz wyszedł na scenę. Naprawdę. Powtarzałem gdzieś tam za rogiem cały czas tekst. Nagle tak otwieram oczy, a tam dziewczyny stoją mi tak spokojnie, 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 będzie dobrze. Naprawdę. Ale oczywiście kojący głos Magdaleny Różdżki uspokoił. Także za co dziękuję oczywiście i poszło. No i oczywiście film promuje również twój utwór z Anią Dąbrowską. Opowiedz o tej kompozycji. Jak ona powstała? W ogóle dwa numery powstały, bo jeden utwór znajduje się w filmie. A drugi reklamuje film. To też jest fajna historia, ponieważ gitarzysta Robert Cichy, który gra z Anią Dąbrowską, już dawno, dawno temu mówił, bo grał u mnie w zespole i z Anią również. I zaproponował, żebym kiedyś nagrał właśnie z Anią numer. Jakoś tak się zbiegło, że nie było czasu. I nagle powstała propozycja, może by z Anią Dąbrowską zrobić piosenkę. I powiedziałem, to jest ten czas właśnie. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie 1800 gramów? Ja w ogóle cieszę się, czego? Wyjdą z kina na pewno z pozytywnym nastawieniem, wyjdą z kina uświadomieni to na pewno. Ja cieszę się, że powstają takie filmy prospołeczne i poruszają taką tematykę. W przypadku tego filmu Ośrodek Preadopcyjny porusza tematykę adopcji i tak dalej. Polecam, na pewno daje do myślenia. Właśnie, jak myślisz, czemu adopcja cały czas jest takim tematem tabu w polskim społeczeństwie? Czemu o tym się nie mówi? Czemu do tej pory nie powstawały filmy na ten temat? No właśnie powstał. Na szczęście powstał. Czemu o tym nie mówimy? No właśnie, trochę to jest temat tabu. Ja cieszę, powinniśmy mówić o tym, to na pewno. Cały czas poruszać nie tylko te tematy, bo jest mnóstwo innych tematów trudnych. I powinniśmy się nie bać i coraz częściej poruszać takie tematy, ponieważ sama rozmowa pomaga, bo uświadamia. Także polecam i powinniśmy coraz częściej poruszać takie tematy właśnie.